W listopadzie 1918 roku, po 123 latach niewoli, udało się odbudować niepodległą Polskę. Jednak wciąż trzeba było wywalczyć granice państwa, a później je obronić. Śmiało można powiedzieć, że okres przełomu drugiego i trzeciego dziesięciolecia XX wieku był okresem płonących granic, gdy na rubieżach państwa było rzeczywiście niespokojnie. A w marcu 1923 roku w wileńskiej komórce kontrwywiadu przygotowano raport, który wkrótce znalazł się na stole najwyższych dygnitarzy państwowych. Otóż z raportu wynikało, że 3 marca 1923 roku nieznani sprawcy zdemolowali 2 mosty w okolicach Podbrodzia oraz Nowych Święcian. Mosty na drodze kolejowej. Wstępne dochodzenie, które zostało wkrótce przeprowadzone, oraz zeznania naocznego świadka Adolfa Rudzińskiego wykazywały jednoznacznie, że to była dywersja celowo dokonana. Adolf Rudziński zeznawał, że 3 marca do jego mieszkania wtargnęło 5 uzbrojonych mężczyzn. Oni przeprowadzili w domu rewizję i skierowali ku Rudzińskiemu następujące słowa, że nie przybyli tutaj, by krzywdzić spokojnych obywateli tego kraju, ale przybyli po to, by wykonać ważną robotę dla ich sprawy narodowej. Rudzińskiemu było rozkazane zabrać najcenniejsze rzeczy i wyjść z domu. Rudziński, gdy wyszedł z domu, szedł torem kolejowym i zauważył, że na torze kolejowym były jeszcze kilku uzbrojonych mężczyzn, którzy coś kombinowali przy tych torach. Następnie Rudziński skierował się do lasu i gdy już szedł lasem, usłyszał 2 potężne detonacje. Rudziński wszystko zrozumiał. On natychmiast skierował się ku torom, biegł bardzo prędko, ponieważ wiedział, że w tym czasie miał nadjechać pociąg. I chciał pociąg ten zatrzymać. I jemu udało się. Właśnie szybka reakcja kolejarza pozwoliła uniknąć potężnej tragedii. Świadek też zeznawał, że mężczyźni, którzy jego zatrzymali i prawdopodobnie dokonali dywersji, posługiwali się językiem polskim z lekkim rosyjskim akcentem. Ale w toku dochodzenia rozpracowano wersję, że być może mógł to być akcent też i litewski. W drugim wypadku doszło do zdemolowania mostu na Kretance między stacjami Podbrodzie oraz Nowe Święciany. Śledztwo ustaliło, że sposób zaminowania mostów był jednakowy. Minowano podstawy oraz środek mostu. Na miejscu wypadków znaleziono puszki po pyroksylinie. Między innymi w drugim wypadku w czasie detonacji mostu na Kretance 1,5 kilometra od mostu była stróżówka, w której mieszkał kolejarz i który nie słyszał żadnego wybuchu. Śledztwo na to zwróciło uwagę. Między innymi w toku śledztwa zwrócono uwagę na to, że Rudziński zeznawał, iż pod cywilnymi plaszczami nalotników widniały
mundury wojskowe. A skoro traktowano bardzo pokojowo mieszkańców, ostateczna wersja była, że zadziałała w tym rejonie litewska grupa dywersyjna. Wszędzie śledztwo wkrótce umorzono, ponieważ sprawców nie znaleziono. W 1919 roku, kiedy balandžio 19, 21, 22. Oddział marszałka Piłsudskiego zajmował Wilno 21 i 22 kwietnia 1919 roku. Kilka dni później premier Litwy, który pełnił też obowiązki ministra spraw zagranicznych, prawnik i socjalista, Nikolas Šleževičius, w rozmowie z prasą stwierdził, że Litwa jest w stanie wojny z Polską. Jak powiedział, Polska zajęła stolicę Litwy, Wilno, i dlatego teraz wszyscy musimy skoncentrować się na wojnie, a sytuacja z tym związana jest zła. To było jedyne takie publiczne stwierdzenie. Jednocześnie delegacja litewska pod przewodnictwem Jurgisa Šaulisa została odwołana z Warszawy do Kowna. Zatem można powiedzieć, że formalnie dwustronne relacje się zakończyły i rozpoczęły się faktyczne działania wojenne. Co prawda przypomina to trochę dzisiejszą wojnę z Ukrainą. Wojna nie została wypowiedziana publicznie, ale trwała. Faza aktywnej, gorącej wojny została formalnie zawieszona, niedokończona. Wojnę przerwano 29 listopada 1920 roku, gdy w Kownie podpisano rozejm. Wcześniej było inne porozumienie, którego postanowienia nie doszły do skutku. Była to umowa suwalska z 7 października. Półtora miesiąca później doszło do kolejnego zawieszenia broni w ramach traktatu kowieńskiego, który nie zakończył wojny, a jedynie doprowadził do zaprzestania działań wojennych. Dokonano tego, ponieważ z jednej strony interweniowała Liga Narodów oraz największe państwa. Większym zagrożeniem jednak byli bolszewicy, a ta wojna na granicy Rosji bolszewickiej, wojna między dwoma narodami, które żyły razem przez wiele stuleci, wydawała się nielogiczna i przecząca zdrowemu rozsądkowi. Z zachodniego punktu widzenia było to naprawdę niepojęte. Bezpieczeństwo na granicach Rzeczypospolitej, szczególnie tutaj na Wileńszczyźnie, pozostawiało wiele do życzenia. Jeżeli na przykład na Polesiu notowano ciągle tylko sowieckie dywersje, to tutaj na Wileńszczyźnie sytuacja była bardziej dramatyczna. Na wschodniej granicy operowały bandy bolszewickie. Natomiast od strony północnej i północno-zachodniej na teren Rzeczypospolitej wchodziły litewskie grupy sabotażowo-dywersyjne. Zresztą o tym mówiłem już na początku programu i Litwini działali skutecznie. Jednak, co trzeba zaznaczyć, Litwini unikali ofiar wśród cywilów i to ich odróżniało od bolszewików, którzy nie przebierali w środkach i nie liczyli się ze skutkami. Według niektórych historyków, ówczesni litewscy politycy byli świadomi tego, iż Litwa nie ma szans w starciu militarnym z Polską. Polska swoim potencjałem militarnym, swoim potencjałem ekonomicznym znacznie przewyższała Litwę. Jednak pozostawała możliwość działania lokalnymi grupami dywersyjno-partyzanckimi, w szczególności do czasów powołania Korpusu Ochrony Pogranicza, co stało się w 1924 roku dopiero, a do tego czasu granica polsko-litewska, albo jak Litwini mówili, granica administracyjna, nie była zbyt szczelnie strzeżona. U podstaw polsko-litewskiego konfliktu leżały nie tylko różne wizje polityczne przyszłości tych obu krajów, jednak przede wszystkim to były aspiracje terytorialne. Odradzająca się Litwa miała pretensje do byłych guberni wileńskiej, kowieńskiej, grodzieńskiej, suwalskiej, a nawet kurlianckiej. Natomiast Polska część tych terenów a priori uważała za tereny polskie. Jeżeli Litwa swoje aspiracje opierała na tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego, to Polska opierała się na narodowości mieszkańców tych terenów. Początkowo polsko-litewski konflikt nie wychodził poza granice dyplomacji. Jednak latem 1919 roku sytuacja zaczęła zmieniać się, a w końcu lata już doszło do pierwszych starć polskich oraz litewskich oddziałów, a w ciągu kilku następnych miesięcy na froncie polsko-litewskim pojawiło się jeszcze więcej oddziałów polskich, jak zarówno też i litewskich. Co więcej,
Latem 1920 roku Litwini postanowili skorzystać z niewygodnej dla Polaków sytuacji. Polacy cofali się pod naporem wojsk bolszewickich i w tej sytuacji Litwini postanowili zająć Wileńszczyznę. Konflikt polsko-litewski w okresie międzywojennym nie był uregulowany i dlatego nie musi dziwić fakt, że po jednej lub po drugiej stronie granicy działały oddziały dywersyjne. Lietuvių-Lenkų istorija atmintyje, manau, išmanyčiau. Wydaje mi się, że przez długi czas Litwini i Polacy, a mówię tu nie tyle o historykach, co ogólnie o społeczeństwach, nie chcieli tych wydarzeń po prostu za bardzo analizować, gdyż był to temat drażliwy. To tak jakby sypać sól na otwartą ranę, dotykanie jej jest rzeczą bardzo nieprzyjemną. Ale dzisiaj, gdy jesteśmy w tym miejscu, w którym nasze kraje już od początku lat 90. są wolne, myślę, że rzeczywiście można by pomyśleć, gdzie mogłoby powstać takie miejsce pamięci, które nie tylko mogłoby opowiadać o zmarłych, ale jednocześnie symbolizować pewne pojednanie. Wspólna historia życia Litwinów i Polaków liczy przecież praktycznie pół tysiąca lat. Konflikt trwał zaledwie przez 20, no może 30 lat, wliczając w to II wojnę światową, podczas której doszło też do pewnych mordów między sobą. Ale 30 lat w żaden sposób nie może przekreślić wspólnych 500 lat. Mamy już za sobą etap, w którym nie boimy się naszej historii. Wiemy, że Litwini mogą odważnie patrzeć i pochylać głowę przed zamordowanymi Polakami, tak jak Polacy mogą pochylać głowę, aby złożyć wieniec lub kwiaty obok pomordowanych Litwinów. A to pokazuje, że jesteśmy już inni, nie tak jak ci z XX wieku, z drugiej czy trzeciej dekady, którzy skakali sobie do gardeł, aby tylko zdobyć własne terytorium. Troszkę więcej tam perpiąć, krutynę i ryszkować całe terytorium. Ostatecznie Wilno i Wileńszczyzna zostały w granicach Rzeczypospolitej, a Litwa zachowała swoją niepodległość. Jednak przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego na granicy, na tak zwanej linii demarkacyjnej, ciągle dochodziło do starć, do akcji sabotażowych, dywersyjnych, jak już zresztą Państwo mogliście przekonać się. A w najbliższym odcinku programu odkryjemy dla Państwa historię kradzieży 40 milionów ost rubli. Z Państwem był Tomasz Bożerowski. Do spotkania!